Dzień dobry kochani. Dzisiaj tylko taki króciutki filmik odnośnie narzekania. Zainspirowała mnie pewna młoda kobieta w wieku bodajże tam 30-30 paru lat. Byłam ostatnio na urodzinach w lokalu. No i tak sobie siedziałyśmy, bo to było kobiece spotkanie. I to młode dziewczę zaczęło narzekać, że o Boże, mam kredyt do spłacenia, mam mieszkanie w kredycie. Mam samochód jakiś tam, w sensie, że się coś popsuło i to, i tamto, i jakie to życie jest do bani. I w ogóle ja do niej mówię, hej, kobieta, jesteś młoda, całe życie przed tobą, nie narzekaj, ciesz się tym, że w ogóle masz coś, nie? W ogóle słuchajcie, zdobądźcie inną perspektywę, zanim zaczniecie narzekać na cokolwiek. Nie wiem, wyjedźcie sobie do Afryki i zobaczcie, jak tam ludzie żyją, to dostaniecie tę perspektywę. I od razu jakby tak potrząsnęłam tą młodą dziewczyną. Kobieto, jesteś młoda, całe życie przed tobą i masz wybór. Albo możesz sprzedać to mieszkanie. Przecież nie musisz mieć tego kredytu. Tu w Niemczech, gdzie teraz mieszkam, wszyscy wynajmują mieszkania. 90% ludzi wynajmuje mieszkania. Nie ma czegoś takiego polskiego naszego mentalu, że muszę mieć wszystko na własność. Nawet samochody mają prywatne osoby w prywatnych leasingach i bardzo, bardzo mało osób ma tutaj coś na własność i jeżdżą sobie na urlopy po 5 razy do roku. Więc zdobądźcie tą inną perspektywę, że podziękuj za to, że coś masz wszechświatu. A jak narzekasz na to, że nie wiem, ci się samochód psuje, że musisz kredyt płacić, to się pozbądź tych problemów i nie narzekaj. I to jest tak istotne, żeby generalnie cieszyć się z tego, co mamy, nie? Bo ja nie wiem, mam teraz jakiś samochód, który mi generuje koszty, no bo wiadomo, wszystko się psuje z czasem, nawet człowiek się psuje ponoć. I trzeba coś tam naprawiać, więc biorę to na klatę, okej. Nie narzekam na ten samochód, no Boże, psuje mi się, to tam. Kocham mój samochód, ja kocham wszystko to, co mam, bo decyduję się na moje przedmioty i ludzi w moim otoczeniu świadomie. Więc mój samochód był jakby świadomym, przemyślanym wyborem i kocham go i stwierdziłam, że okej, biorę go takim, jaki jest, z pełną odpowiedzialnością za to, i jakby też przygotowaniem mentalnym na koszty, które może on powodować. I co innego jest stwierdzenie na przykład faktu, obecnie mam taką czy taką sytuację, nie wiem, jest krucho z pieniędzmi, albo no, obserwuję, że wszystko mi się psuje, a co innego jest narzekaniem, że o Jezu, jakie to życie jest i w ogóle wszystko mi się psuje i mam ten kredyt, nie? To zupełnie inna narracja. Kiedy mówimy, że no, mój przykład, mam samochód u mechanika po raz kolejny w tym roku, to jest w ogóle jakimś absurdem, bo odkąd stwierdziłam, że chcę sprzedać ten samochód, czyli mniej więcej w marcu, to od tej pory on stoi praktycznie pół roku u mechanika, to jest w ogóle dla mnie jakimś kosmiczną obserwacją, ale przyglądam się temu, mój samochód chyba nie chce iść w drugie ręce. Prawdopodobnie on kocha mnie tak samo, jak i ja go kocham. Więc kochani, nie narzekajcie, bo narzekanie jest mega nieseksy, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Jak się jest w otoczeniu takiej osoby, która po prostu siedzi i narzeka i zrzędzi, to jest ostatnie, co chce się słuchać w otoczeniu takiej jakiejś osoby. Nie, mamy wszyscy pełno swoich stresów, życiowych, że nie potrzebujemy wysłuchiwać innych jakichś tam, wiecie, licytacji, kto ma gorzej, bo to jest naprawdę nie sexy. Chyba, że ktoś potrzebuje na przykład, nie wiem, porady. No ale mówię, to jest zupełnie inna narracja. Czy potrzebuje porady, czy opowiadam i stwierdzam fakt, nie? Że hej, teraz mam taką i taką sytuację, czy siedzę, zrzędzę, narzekam, ględzę, co jest takie dość typowe u Polaków. I to już u tak młodych osób, nie? Kurde, ja to zawsze natychmiast reaguję i trzebie takie zachowanie. Bo młoda dziewczyna, która, kurde, jeździ samochodem, ma mieszkanie na własność, nie? Nasi rodzice prawie nic nie mieli i ryli nosem po ziemi. Więc trzeba w moim odczuciu, bądźmy wdzięczni za to, co mamy, nie narzekajmy,
tylko skupiamy się na tych pozytywach. To może wtedy więcej takich pozytywnych rzeczy do nas będzie przychodzić. A jeśli macie kogoś, kto waszemu otoczeniu narzeka, to też może zwróćcie mu uwagę, że hej, masz fajną sytuację, dlaczego narzekasz? Siedzimy sobie w lokalu, siedziałyśmy nie wtedy w tego wieczora w lokalu na urodzinach koleżanki, cieplutko, jedzonko, do picia mamy pod dostatkiem, na głowę nam nie kapie, świętujemy, mamy przestrzeń i pieniądze na to, żeby świętować czyjeś urodziny. Jaki to jest kurde luksus! Jaki to jest luksus, tak sobie pozwolić na takie świętowanie, na zbytki, nie? I że jeszcze można sobie pozwolić na to, że przyjechać samochodem albo taksówką, więc nie daj Boże, ktoś będzie narzekał, że ma źle w życiu. W moim otoczeniu, nie? Bo co to znaczy w ogóle mieć źle? Nie narzekajcie, kochani. Bądźcie wdzięczni za to wszystko, co macie. Całuję was.